Witam serdecznie, z tej strony Antoni Jankowski, stacja rozpodowo-lotowa Dobry Lot Polsko, Bincom Belgia, przedstawiciel portalu aukcyjnego Amazing Wings i oczywiście producent minerałów Powermix Minerały. Przedstawię Państwu gołąbki od braci Vantor, których reprezentuję na Polskę, wybitni hodowcy z Holandii, którzy specjalizowali się we sprincie w kategorii A i w kategorii B, loty do 700 km ogólnie, gołębie, z których pochodzą ich gołębie, to są gołębie głównie rasy Hoben, rasy linii Brad de Jode, Leo Hermansy i Dirk van de Bulk. Leo Hermansy, jeszcze te stare linie z 2004, 2002, 1 roku, 5, Brad de Jode, też te stare linie jak Home Run czy inne. Oczywiście Dirka van de Bulk i bracia Kalis, to nie wymieniłem, Gabi van den Abele. Hodowla ta była mistrzami Holandii w kategorii A i w kategorii B i chyba, o ile się nie mylę, miała 4 albo 5 razy olimpijczyki w kategorii młode i w kategorii krótki dystans. Także przedstawię Państwu gołębie z ich hodowli, które między innymi przyczyniły się do mistrzostwa Słowacji wielokrotnego w GMP pana Bednara. Te gołębie też znajdują się w hodowli u pana Konsza w Słowacji i Stana Owsaka, którzy są mistrzami Słowacji naroczne, którzy też współpracują z rodziną Vantor oraz w Polsce w wielu hodowlach te gołębie się też już sprawdziły się między innymi w okręgu wrocławskim u pana Bochońskiego, u pana Kucharskiego, z tego co wiem też chwalił te gołębie pan Chruszcz ze Ścieszyna, którego pozdrawiam też. Także przedstawię Państwu, jak te gołąbki mniej więcej wyglądają i pokażę je teraz przed kamerą. Zacznę od pierwszego gołąbka, który jest wnukiem słynnego gołębia Goliata juniora od braci Vantor, który był synem Goliata od rodziny Hoben. Wnukiem jest od strony ojca Olimpik Tamary, olimpijki braci Vantor, która ma imię jak żona pana Denisa. Jego ojcem jest brat, półbrat Jasona, czy też Nortje, czyli pierwszego gołębia w rankingu piwa 2019 roku Rosji, w rankingu piwa w 2020 roku wielu czołowych lotników, takich jak Violetty czy Ciala, a od strony matki, czyli matka jest córką Dicke Vantora, którego ja mam na przykład Dicke Vantora syna u siebie. Matka się nazywa Daughter Dicke, czyli córka grubego, czyli Dicke Vantora grubego, jak ja. Żartuję. A babcią od strony matki jest Beauty Steph od Dirka van de Bulka. Jest to piękny samczyk niebieski. Gołąbki się teraz pierzą. Oko piękne, naprawdę oko jest rewelacyjne. Gołąb jest naprawdę oko rewelacyjne. Jak widzicie, gołąb jest złożony w jeden klin. Tutaj jeden paluszek ledwo wchodzi. Tak jest związany. Paluszek jeden wchodzi do jeden.
jak widzicie. Gołąb jest strasznie rozpierzony. Postaram się pokazać balans. Piękny samczyk. 528 numer. Proszę zapamiętać. Następny gołąbek jest o numerze 584. 584. Jest to gołąbek, który jest wnuczkiem od strony ojca Jasona Leo Hermansa, znanego gołębia rozpłodowego. Bardzo dobrego rozpłodowca u braci Wantor. Między innymi syn Goliata od Hobenów. Od strony ojca babcią jest Lovely, super samica rozpłodowa. Matka. Raz, dwóch, trzech narodowych asów. Pierwszych narodowych asów na młode Holandii. Od strony ojca jest Olympic Fenomenale, dziadkiem matki, znaczy się od strony matki jest Olympic Fenomenale, czyli olimpijczyk z Budapesztu, który pierwszą nagrodę zdobył w Budapeszcie. A babcią od strony matki jest Olympic Tamara. Mamą tego gołębia jest The Special One, która jest samiczką rozpłodową wiodącą się z 2016 roku w gołębniku Wantorów. Także spokojnie, strasznie nerwowa. W trakcie pierzenia, ale to nic nie szkodzi. Jeszcze oczko. Piękna samiczka. Następna samiczka o numerze 863, która jest wnuczką Leo Hermansa, Dicke Wantora, super rozpłodowca od braci Wantorów od strony ojca. Lovely, super samicy rozpłodowej od strony ojca, wnuczką jest. A od strony matki jest wnuczką Noah, super lotnika i rozpłodowca. I od strony matki babcią jest Olympic Tamara. Olimpijka, która ma imię Tamara po żonie pana Denisa.
Balans. Jeszcze trzy gąbki. Nie, cztery, przepraszam. Następny gołąbek. O, jaki fajny. 5, 8, 6. 5, 8, 6. 5, 8, 6 samiczka. Linia Leo Hermans, 586 samiczka, wnuczka Blue Valentine od Leo Hermansa i Lovely od Leo Hermansa. Od strony matki wnuczka Olympic Fenomenale i Olympic Tamary. Między innymi pan Zieliński ma te gołębie u siebie w Belgii. Bardzo dobrze się u niego spisywały, znakomicie. Gołąbki są rozśpieżone. Strasznie nerwowa. Następnym gołębiem jest samiczka 874, która jest wnuczką Goliata Juniora, prawnuczką Goliata Houbena. Od strony ojca jeszcze jest Olympic Tamary wnuczką, od strony matki jest wnuczką Dike Vantora i Blue Steph od Dirka Van de Bulka. Jak się samemu ciężko nagrywa. Także wiecie, u rodziny Vantorów stare linie Hermansów, stare linie Houbenów, bracia Kalis, Van de Nabele, trochę Van de Bulków jest. Naprawdę gołąbki te, czy jest pod wiatr, czy z wiatrem ciężko, pod wiatr ciężko, czy z wiatrem, te gołąbki mocno pracują, nie robi im to żadnej różnicy. Taka anegdota od rodziny Vantorów, to ich gołębi
Nie trzeba zbytnio motywować z tego, co opowiadał mi Denis. Piękne oko. Nie trzeba zbyt mocno motywować. Gołąbki naprawdę dobrze się spisują w lodach. O czym mogą świadczyć. Wyniki z tego roku. O, ten gołąb jest naprawdę. 5,29 gołąb. 5,29 gołąb, wnuk Goliata, prawnuk Goliata od Hołbenów. Od strony ojca wnuk Olimpik Tamary. Od strony matki wnuk Dike Vantora i niebieskiej Stef. Naprawdę ten gołąbek jest akurat... Tamte wszystkie są fajne, super w ręce, ale na tą chwilę ten mi się najbardziej podoba. Ten na razie najbardziej mi się podoba. Gołąbki widzę moje trenują ostro. Ostatni gołąbek o numerze 530. Od strony ojca wnuk Jasona i Lovely, od strony matki Dirk's Favorite, Leo Heremansa, prawnuk od strony matki Churchilla Juniora, Sister Joske czy Stormskoka, czy Huye Rode 99. Oczywiście babcią od strony matki jest jeszcze Beauty Steph. Ojcem jest Dirk Favorit od strony matki, matką jest Sister Gracia, super samiczka, lotowa, bardzo dobre wyniki robiła, lotowana była w zeszłym roku jako roczniaczka, wygrała między innymi lot narodowy, także samczyk jest płowy, piękny gołąb. W trakcie pierzenia.
To by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich, Antoni Jankowski, stacja rozpodowo-lotowa Dobry Lot Polsko, przedstawiciel portalu aukcyjnego Amazing Wings i producent minerałów Power Mix Minerały. Dobry lot wszystkim, miłego dnia.